Poranna rozmowa Radia Opole. Dzień dobry, panie komisarzu. Dzień dobry. Zima to jest dobry czas na to, by jeździć samochodem? Trochę prowokacyjnie zapytam. Tak, no troszeczkę jakby nie mamy wyjścia i rzeczywiście musimy się poruszać tymi samochodami. Natomiast zima to jest czas, który stawia przed kierowcami dodatkowe wyzwania. Tych wyzwań nie ma latem, tych wyzwań nie ma jesienią, więc rzeczywiście musimy się tutaj przystosować do tej zimy. No i rzeczywiście zweryfikować styl swojej jazdy, bo to jest chyba tutaj bardzo istotne. A w tych ostatnich dniach, śnieżnych dniach, posypały się kolizje, wypadki na Polszczyźnie, jak pan ocenia, było bezpiecznie, czy raczej nie? Mieliśmy ubiegły weekend taki dosyć tragiczny, były wypadki śmiertelne, więc rzeczywiście mamy takie okresy na Opolszczyźnie, że w przeciągu 2-3 dni dochodzi do 2 śmiertelnych wypadków i wówczas mamy bardzo dużo osób rannych. Natomiast jeżeli chodzi o taką codzienną jazdę po mieście, w ciągu dnia, to jest w miarę bezpiecznie, natomiast jest rzeczywiście dużo zdarzeń drogowych. Chodzi tutaj o to, że mamy do czynienia z wykroczeniami, czyli z kolizjami drogowymi, gdzie nie ma tych osób poważnie rannych, nie ma osób, które zginęły. Natomiast są straty, chociażby straty w mieniu, są utrudnienia w ruchu, no bo gdy dochodzi do takiej kolizji, no przez chwilę ruch jest utrudniony, bardzo łatwo, bardzo szybko tworzą się korki. No i nie zapominajmy o tym, że spowodowanie kolizji w ruchu drogowym, no również jest wykroczeniem i tutaj czeka nas chyba dosyć poważna sankcja, bo mandat zaczyna się od 1000 zł. To bardzo trzeba uważać, ale czy to jest zawsze, to musi być udowodnione, że to my spowodowaliśmy kolizję, żeby dostać taki mandat? Tak, oczywiście tak. No bo czasami warunki drogowe są takie, że no po prostu nie da się uniknąć tych kolizji. No. Czasami warunki są takie, że trudno uniknąć kolizji, natomiast nieprawda, że się nie da. Dlatego mówimy o dopasowaniu prędkości do warunków jazdy, czyli nie ma czegoś takiego, że w mieście mogę jeździć 50 km na godzinę i chociażby dzisiaj jadę sobie ulicą Piastowską 50 na godzinę, no to muszę się domyśleć. Ja widziałem takich. No właśnie, muszę się domyśleć, że jak ktoś wyjdzie mi na przejście dla pieszych, albo jakiś inny samochód będzie chciał się włączyć do ruchu, no to przecież moja droga hamowania przy tak zaśnieżonej drodze, no wzrasta kilkukrotnie. Więc nieprawda, że nie możemy przewidzieć. Druga kwestia, która chyba czasami jest troszeczkę lekceważona przez kierowców, zwłaszcza latem, czyli to zachowanie odpowiedniej odległości. No bo przecież wielu z nas uważa, że ma tak niesamowity refleks, że w każdej chwili zdąży wyhamować nawet na milimetry. No zimą się może okazać, że pomimo naszych starań, pomimo naszego refleksu, o którym mamy jak najlepsze wyobrażenie, to najzwyczajniej w świecie nasz samochód wpadnie w poślizg. A ci tak zwani niedzielni kierowcy, no mamy niedzielę, to powinni w zimie wyjeżdżać w ogóle, czy może jednak pieszo się przemieszczać? Jest taka bardzo ważna zasada, do której ja cały czas nawiązuję i do której cały czas wracam. To jest zasada ograniczonego zaufania. I ona w dużej mierze, wydaje mi się, dotyczy tych kierowców bardziej doświadczonych, tych kierowców, którzy mają bardzo dużą ilość godzin przejechanych, kilometrów, którzy jeżdżą od zawsze, nigdy nie mieli stłuczki, nigdy nie mieli kolizji. Super, to są bardzo, bardzo cenni kierowcy, ich doświadczenie jest bardzo cenne, natomiast oni muszą przestrzegać zasady ograniczonego zaufania, dlatego że nigdy nie mamy pewności, czy na naszej drodze właśnie nie wyjedzie kierowca mniej doświadczony. Kierowca, który totalnie zagubi się przy jakimś manewrze, przy jakiejś sytuacji, przy jakiejś okoliczności. I to obowiązek również jest po stronie innych kierowców, żeby odpowiednio na takie sytuacje zareagować. Żeby móc... Żeby myśleć nie tylko za siebie. Nie tylko za siebie i żeby też mieć ten margines na błędy innych kierowców, które przecież się zdarzają. No przecież ja nie mam pewności, czy ktoś nie wyjedzie z drogi podporządkowanej. Jaką mam pewność? No i teraz, czy w tej sytuacji, które są... Często bywa tak, że ten wyjazd z drogi podporządkowanej jest na przykład zastawiony innymi samochodami. Chociażby. Jest ta gorsza widoczność. No teraz te warunki atmosferyczne. Kierowcy, którzy rzeczywiście rzadko korzystają z samochodów, zwłaszcza zimą, mogą być zaskoczeni tym, że na przykład nagle im szyby całkowicie zaparują. Albo mogą być zaskoczeni tym, że będą chcieli przetrzeć te szyby, no i się okaże, że nie mają zimowego płynu do spryskiwacza, a ten letni już zamarzł. Natomiast nie powinniśmy obarczać w 100% winą tych kierowców mniej doświadczonych. My musimy jeździć w taki sposób, żeby móc wybaczać błędy innym, bo to chodzi o nasze bezpieczeństwo tak naprawdę. A propos tego przygotowania do jazdy zimowej i chociażby tego płynu do spryskiwaczy, to mimo
tego, że wielokrotnie już mówiliśmy o tym, że ta jazda, tak zwana jazda na czołg, czyli nieodśnieżonym samochodem z pokrytymi szronem szybami samochodowymi jest nie tylko niewskazana, ale też i karana, to ciągle tacy kierowcy się zdarzają. Dlaczego? Ten system wyłapywania ich nie działa? Ja myślę, że system wyłapywania działa i takie kontrole są prowadzone, kierowcy są zatrzymywani. Jeżeli jest taka potrzeba, a czasami to jest po prostu konieczność, bo wynika ona z postawy samego kierowcy, który mówi bez przesady, przecież wszystko widzę, no to trudno tutaj o jakiś łagodniejszy wymiar kary, chociażby zastosowanie pouczenia. Natomiast to jest takie rzeczywiście takie zjawisko typowe dla zimy, bo wydaje mi się, że kierowca, który wyjeżdża w zimową trasę i chce mieć pewność, że ta trasa będzie bezpieczna, to zwłaszcza zimą powinien chyba wstać te 10 minut wcześniej, no bo minimum tyle potrzebujemy, żeby to auto przygotować do drogi. Porządnie szyby odszronić, ten śnieg z dachu również pościągać, no bo przecież taki śnieg zalegający na dachu tworzy bardzo duże zagrożenie w momencie, kiedy komuś spadnie innemu. No i tutaj mandaty w zależności też od sytuacji mogą być znacznie większe, więc rzeczywiście powinniśmy wstać szybciej, jeżeli chcemy korzystać z tych dobrodziejstw komunikacji samochodu, nie chcemy iść na nogach, żeby było bezpiecznie, no to dajmy sobie te 10 minut i przygotujmy ten samochód do trasy. A propos przygotowywania też i lodu spadającego na kierowców, czy jest szansa na to, że kiedyś skończy się to zjawisko spadającego lodu z dużych samochodów ciężarowych, tak zwanych tirów, z dachów? To jak też jest, z tym walczyć? No rzeczywiście, to może być bardzo poważne zagrożenie, kiedy te takie odłamki spadną, czy taki śnieg spadnie na innego kierowcy, na inny samochód, tutaj zachowanie może być różne. Stąd nasze kontrole i stąd jakby nasze apele. Tutaj ale to jak jest duża... policjant zatrzymuje takiego tira, to nie wspina się na dach, by sprawdzić, czy tam ten lód został usunięty? No nie wspina się, natomiast jeżeli chodzi o nasze patrole, to zresztą to bardzo łatwo widać w momencie, kiedy jest taka czapa śniegu na naczepie, no to widzimy taką smugę śniegu, która powoli odpada. No i tutaj policjanci zatrzymują takich kierowców, podejmują interwencje. Bardzo duża odpowiedzialność ze strony spedytorów, czyli ze strony tych wszystkich osób, które przygotowują przecież te całe konwoje nieraz tirów do drogi. Tutaj też oni muszą być odpowiedzialni za to, natomiast kierowcy zawodowi pewnie zdają sobie z tego sprawę, że w sytuacji, kiedy już wyruszają na trasę, to cała odpowiedzialność za samochód, który prowadzi, spoczywa na nich. I wtedy mogą dostać mandat pod warunkiem, że złapie się ich tak jakby za rękę trochę, że jednak tego lodu nie usunęli. Tak, i wtedy mogą dostać mandat. Ten mandat może być bardzo dotkliwy, natomiast tutaj zależy od tego w dużej mierze, co wydarzy się ewentualnie niebezpiecznego z takim śniegiem, bo tutaj sankcja może sięgnąć 3000 zł, dlatego jeszcze raz apeluję zarówno do właścicieli firm, do spedytorów, żeby też odciążali tych kierowców i przypominali, czy też sami jakby doprowadzili do tego, że ten samochód jest w 100% sprawny. Panie komisarzu, czy to prawda, że w zimie jest mniej kontroli policyjnych? W zimie zdecydowanie nie jest mniej kontroli policyjnych, natomiast bardzo często to wynika z takich naszych globalnych statystyk policyjnych. Wbrew temu, co teraz na przykład mówimy, ale zimą jest mniej wypadków drogowych. Kierowcy mimo wszystko jeżdżą wolniej, to nas bardzo cieszy. Ci kierowcy właśnie mniej doświadczeni chyba zdają sobie sprawę z tego, że poprzeczka jest bardzo wysoko zawieszona i też albo nie wyjeżdżają, albo jeżdżą wolniej, więc tych zdarzeń poważnych jest mniej, natomiast jak już dochodzi do wypadku, to one już są bardzo tragiczne w skutkach, bo tutaj trudno w międzyczasie coś skontrolować. No i mamy bardzo dużą liczbę kolizji drogowych, stłuczek parkingowych, więc ja też pragnę uczulić kierowców na te wszystkie drobne zdarzenia drogowe, bo po pierwsze one nie są drobne, bo mogą nas kosztować minimum 1000 zł, no a po drugie mamy ograniczoną ilość patroli policyjnych i może być tak, że niestety, ale te patrole ruchu drogowego wszystkie po prostu będą obsługiwać jakieś zdarzenie drogowe. A wzywać do takich drobnych kolizji w ogóle patrole? To wszystko zależy tak naprawdę od kierowców. W momencie, kiedy kierowcy widzą, że wina jest oczywista dla obydwóch, przecież mamy możliwość na miejscu dogadania się, wymienienia ubezpieczenia i można to zrobić bez konieczności wzywania policji. No oczywiście w sytuacji, kiedy mamy pewność, nie jest to sytuacja jakaś niejasna, nieczytelna. Jak taka jest, to jak najbardziej policjanci przyjeżdżają na miejsce i to już policjanci rozstrzygają o winie. Chociaż czasami trzeba, szczególnie w zimie, dłużej poczekać po prostu na taki patrol. No i tak... wtedy trzeba usunąć samochody też, nie blokować ruchu, czy nie?
Oczywiście w momencie, kiedy mamy do czynienia z kolizją, czyli nie ma żadnych osób rannych, żadne osoby nie uskarżają się na jakieś bóle, dolegliwości, złamania, to takie samochody zjeżdżamy na bok, żeby udrożnić ruch, natomiast jak mamy do czynienia z jakimiś osobami rannymi, z czymś poważniejszym, ktoś jest zakleszczony w samochodzie, absolutnie zostawiamy na miejsce. Tutaj też my mamy hierarchię podejmowanych przez nas interwencji, no i taki patrol, który obsługuje drobną kolizję, po prostu przyspiesza swoje czynności i pilnie wypadki drogowe są obsługiwane w pierwszej kolejności, bo tu chodzi o życie ludzi. Dziękuję bardzo za rozmowę. Podkomisarz Dariusz Świączak, Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bezpiecznej jazdy. Dziękuję. Poranna rozmowa Radia Opole.